Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Jakiś czas temu widziałeś cleaner, dzisiaj conditioner, krem od szwagra. Swag detailing, auto detailing, przepraszam. I od czego zaczniemy? Oczywiście od zapachu. Jak pamiętasz, cleaner średnio mi siedział, jeżeli chodzi o zapach. Ten niestety go uzupełnia. No niestety. Pachnie zwietrzałem piwem i tu tego nie będziemy dalej poruszać. Konsystencja. I tu jest ciekawie, bo to jest taki, kurczę, trochę budyń, trochę kisiel. Rzeczywiście taki kremik. Rewelacja. Rozprowadzenie produktu brzytwa. Odparowanie produktu. I tu jest ciekawie, bo on tak jakby miał w sobie jakiś produkt, który pozwala mu szybko odparować. Wbrew pozorom, że jest taki kremowy, bo ja tutaj będę pił do GT 13 mojego ulubionego, czy 12, kurczę już, 12 bodajże chyba. 13 to jest chyba ten na szybko zatomizera. Tak, to będzie GT 12 bodajże chyba, albo 13, już nie pamiętam. Mój ulubiony, jeżeli chodzi o kremu nawilżenie. Tutaj jest ciekawie, bo on bardzo szybko odparowuje, bardzo szybciutko. I tak jak widziałeś, praca na Volvo. Jechałem też, tak jak mówiłem, przy cleanerze do skóry na Fiacie. Zrobił podobny klimat. Słuchaj, produkt szybko odparowuje i zostawia wykończenie takie matowe, biały nalot jakiś. Tragedia. Wygląda to jak cerata później. No coś strasznego. Naprawdę niefajne. Docierasz i tu zaczyna się jazda na ciemnych skórach. Tam, gdzie masz wrowki jakieś, trącenia zostaje. Kurde, ile ja się musiałem namachać. Naprawdę. Obłędnie. Co do nawilżenia. I tu tak. Tu rzeczywiście czuję takie nawilżenie z zabezpieczeniem. Taki kurcze, naprawdę ciekawie. I tu jest fajnie. Tu pod tym względem jest fajnie. I dałem godzinę i uzupełniłem produkt. No to później to już cerata na maksa. Dodało jeszcze delikatnego połysku, ale nawilżenie, kurde, rewelacja. Naprawdę bomba. Poczułem miękkość tej skóry. Naprawdę fajnie. Ale żeby nie było, czy ja ten produkt widzę do ciemnych skór? W żadnym wypadku. Do żadnych skór, które mają inny kolor niż jasne. Beżowe można powiedzieć. Bo ja ten produkt tak widzę właśnie. Do jasnych skór. No jest obłęd. W dalszej części filmu będę Ci chciał właśnie pokazać, jak to siedzi na mańku. No coś niebywałego, słuchaj. Naprawdę rewelacja. Tutaj, jeżeli chodzi o jasne skóry, to jest brzytwa. Podsumowując produkt, słuchaj, jak go ugryźć, kurde. Tu jest ciężki klimat, bo produkt, on zachowuje się, jakby miał Ci nawilżyć skórę. Mam wrażenie, że on będzie siedział, wiesz, on bardzo szybko odparowuje. A, i próbowałem też produktem jechać na skórę, gdzie nie była w ogóle czyszczona, tylko można powiedzieć przetarta produktem, który po sobie też zostawia zabezpieczenie i to odparowywanie było zdecydowanie wolniejsze. Czyli skóra, jak jest dogłębnie doczyszczona, pięknie go przyjmuje. Zabezpiecza i konserwuje. Naprawdę. I to czuć w rąsi. Czuć, że... Tylko, że ja polecam tak. Pierwsze uderzenie kładziemy naprawdę grubo. Dajemy godzinę. Przychodzimy. Zbieramy. Następnie kładziemy ponownie. No troszeczkę Ci ciemne skóry nabłyszczą, ale odradzam ciemne skóry. I zostawiamy na 3 godziny. Co najmniej. 3 godziny, nawet i na noc. Przychodzisz, zbierasz nadwyżkę i właśnie tu przy jasnych skórach, jak masz gdzieś delikatne przytarcia, skurczy byk uzupełnia, maskuje. Ten właśnie pyłek, który po nim zostaje, wchodzi i tak jakby, kurczę, tak jak masz o woski, gdzie maskują Ci rysy, tak ten produkt właśnie na jasnych skórach robi fenomenalną robotę. W mańku po prostu szaleństwo. Ja żadnym produktem nie osiągnąłem takiego efektu jak tu. Tym bardziej, że tutaj od kierownika dolna część jest przytarta, ona jest taka, no widać, że już no ma troszeczkę za sobą przejechane. To ewidentnie było widać, że te pęknięcia no, uzupełniło obłędy. I ja ten produkt tak właśnie widzę, do jasnych skórek. No dobra, z mojej strony to wszystko, bardzo fajny produkt. Czy mi się podoba? Tak, ale tylko i wyłącznie właśnie jasne skóry. Do ciemnych naprawdę zrobić taką ceratę. To nie będzie udawać, że to jest mat. A to jest taki pył, który zbierasz, później on Ci wszędzie, gdzieś tam te zakamarki, trzeba się naprawdę namęczyć. Przy jasnych skórach jest obłęd. Uzupełnia naprawdę brak. No rewelacja. Tutaj naprawdę. Tak naprawdę jak będę miał jasne skóry, to będę tylko na nim miał.
Fenomenalnie. I ta miękkość rzeczywiście czuje, że jest zabezpieczone i nawilżone. No dobra, zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, czy rzeczywiście to, co mówię o jasnych skórach, sprawdzi się. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć! Zapach piwa.